Hej wszystkim, z tej strony Kate i dziś mam dla was Disney Tag, ponieważ kilka osób prosiło mnie, żebym robiła więcej tagów na moim kanale, a myślę, że Disney Tag to idealny tag na mój kanał. I z tego co się orientuję, to jestem pierwszą osobą na polskim YouTubie, która w ogóle robi ten tag. Znaczy, widziałam kilka filmów, jednak te osoby w większości źle tłumaczyły pytania i nie odpowiadały na wszystkie, więc no, możemy założyć, że jestem pierwsza. Pytań jest aż 45, więc naprawdę bardzo dużo. Ja wszystkie te pytania przetłumaczyłam sama i już tą listę przetłumaczonych pytań na język polski będziecie mieli w opisie. A teraz zachęcam do przygotowania sobie jakiejś herbatki, no i do oglądania. Aha, no i jeszcze bardzo ważną kwestią jest to, że wśród tych pytań jest bardzo dużo pytań o parki rozrywki i niestety no nie na wszystkie byłam w stanie odpowiedzieć, więc jeśli jakieś pytanie będzie pominięte, to nie znaczy, że o nim zapomniałam, tylko po prostu no nie miałam na nie dobrej odpowiedzi, ale oczywiście całą listę macie w opisie, więc jeśli jakieś pominę, to i tak będziecie mogli sobie sprawdzić, jakie ono było. Ulubiony film Disneya. Jeśli chodzi o te starsze produkcje, to u mnie zdecydowanie wygrywa Dzwonnik z Notre Dame. Jednak jeśli chodzi o te nowsze, ponieważ w tych czasach wychodzi wiele naprawdę genialnych animacji, to zdecydowanie W głowie się nie mieści i Zwierzogród. Są po prostu fantastyczne. Walt Disney World czy Disneyland? No cóż, ja w swoim życiu miałam okazję tylko i wyłącznie odwiedzić Disneyland, jednak w momencie, kiedy widzę porównanie pomiędzy tymi dwoma parkami w internecie, to szczerze bardzo chciałabym zobaczyć Walt Disney World, bo wydaje mi się, że jest o niebo lepszy. Ale no, ciężko mi powiedzieć. Ulubiona postać Disneya? Zdecydowanie Merida i u mnie raczej szybko się to nie zmieni, ponieważ uważam tak od premiery tego filmu, aczkolwiek bardzo lubię też Dzwoneczka. Pierwszy film Disneya, który pamiętasz, że widziałaś w kinie? To jest bardzo trudne pytanie i mam wrażenie, że większość z was miałby problem, żeby na nie odpowiedzieć, ale mam wrażenie, że to były albo Potwory i Spółka, albo Planeta Skarbów. Bo pamiętam bardzo dobrze, że widziałam w kinie jedną ze scen z Planety Skarbów, tylko nie mam pewności, czy to przypadkiem nie była reklama. Ale albo Potwory i Spółka, albo Planeta Skarbów. Jaki typ rzeczy Disneya kolekcjonujesz w największej ilości? Przykładowo przypinki, obrazki, lalki i tym podobne. Na pewno mam bardzo dużo książek z wróżek, o czym chyba doskonale wiecie, a także figurek i szczerze nie wiem czego mam więcej, musiałabym to policzyć, a szczerze to mi się nie chce, ale teraz na pewno na moich półkach widzicie jak to mniej więcej wygląda. No, i jednego i drugiego mam bardzo dużo. Ulubiona piosenka Disneya. Ciężko powiedzieć, ponieważ w tych czasach im więcej pojawia się dobrych filmów Disneya, tym więcej pojawia się dobrych piosenek z Disneya. Aczkolwiek u mnie chyba w dalszym ciągu wygrywa Krąg Życia z Króla Lwa, Zaklęcie z Zaplątanych i Dzwony z Notre Dame, z Dzwonnika z Notre Dame. Ulubiona atrakcja w parkach Disneya. No i tu zaczyna się robić ciekawie, ale z tych atrakcji, na których byłam w Disneylandzie, to na pewno Lot Piotrusia Pana i Osobliwy Labirynt Alicji. Są super. I wybaczcie mi, że mówię te nazwy po polsku, ale skoro można je przetłumaczyć, to dlaczego nie? Tym bardziej, że gdyby Disneyland był w Polsce, to na pewno tak by się nazywały. Jaka jest twoja wymarzona praca dla Disneya? Reżyser albo scenarzysta. Uwierzcie mi, jakbym ja pracowała w Disneyu, to zrobiłabym im taką animację, żeby się długo nie pozbierali. I przebiłoby to Frozen od razu. Na pewno. Spotkanie z którą postacią w parku nigdy nie chciałabyś przegapić? No, te, które przegapiłam, niestety. Ale z Dzwoneczkiem i z Piotrusiem Panem. Ponieważ jak byłam w Disneylandzie, to ja nawet widziałam Piotrusia Pana, tylko że była do niego taka kolejka, że jakby nie opłacało się w niej stać, niestety. Ale powiem wam, że ja jak zawsze oglądam zdjęcia z Piotrusiem z Disneylandu, w momencie kiedy on na większości tych zdjęć jest w powietrzu i lata, to bardzo bym się chciała z nim spotkać tak, wiecie, na żywo, żeby zobaczyć na żywo, jak lata. Jaka jest twoja najcenniejsza rzecz z Disneya? Powiem wam, że ja nie jestem jakoś szczególnie przywiązana do tych rzeczy, które mam z Disneya, no bo to są tylko rzeczy i gdybym je straciła, to fakt faktem bolałoby mnie serduszko, ale no przeżyłabym, tak? I z tych wszystkich rzeczy, które mam, najcenniejsze są dla mnie chyba książki z wróżek, ponieważ to są książki, które już w ogóle nie są wydawane i gdyby się tak przydarzyło, żebym je jakoś straciła, to istnieje prawdopodobieństwo, że już nigdzie nie mogłabym ich więcej kupić, więc tak, one są zdecydowanie dla mnie najcenniejsze. Którego aktora głosowego z Disneya najbardziej chciałabyś spotkać? Jest takich dwóch. Po pierwsze na pewno ta aktorka, która podkładała głos Moanie, jednak nie chcę czytać jej nazwiska, ponieważ jak dla mnie jest ona totalnie z kosmosu i nie chcę go kaleczyć. Aczkolwiek chciałabym ją spotkać, ponieważ wydaje się ona naprawdę sympatyczną dziewczyną.
I kiedy oglądałam castingi z nią na internecie, to po prostu ona jest tak słodka i urocza, że o, naprawdę, bardzo chciałabym ją spotkać. A po drugie pana Franka Welkera, ponieważ powiem wam, że ja tego pana darzę tak ogromnym szacunkiem. On robi tak dobrą robotę. Pracuje w tym zawodzie już 40 lat, obecnie ma ich 71 i dotychczas podkładał głos około 800 postaciom, no naprawdę ogromnej ilości. I ciekawe jest też to, że on jest aktorem głosowym, który podkłada głos zwierzętom, ale wiecie, takim zwierzęcym odgłosom, jak na przykład Maxowi w Małej Syrence, czy Lucyferowi z Kopciuszka. I no, to jest fantastyczne, co on robi. Naprawdę, poczytajcie sobie o nim trochę, bo to jest cudowny facet i ja go naprawdę uwielbiam. Szacun, serio. Ulubiony film Disneya, który nie jest klasyczny, sławny. Szczerze to ja mam problem z takimi pytaniami, ponieważ mi się zawsze wydaje, że ludzie kojarzą jakiś film, po czym się okazuje, że nikt go nie oglądał. I z takich filmów, co mi się wydaje, że chyba mało kto kojarzy, może tak, mało kto oglądał, to na pewno Dzwonnik z Notre Dame, Atlantyda, a z takich filmów, których już faktycznie absolutnie nikt nigdy nie oglądał, to Disneyowska Fantazja, ponieważ jest cudowna. Jeśli mogłabyś teraz powiedzieć coś Waltowi Disneyowi, co by to było? Tu chyba nikogo nie zaskoczę, ponieważ na pewno dziękuję, aczkolwiek szczerze o więcej rzeczy chciałabym się go zapytać, niż mu coś powiedzieć. I na pewno chciałabym się go zapytać, co sądzi o obecnych animacjach Disneya i czy za swojego życia w ogóle pozwoliłby, żeby takie animacje stworzono. No wiecie, no Czarna Księżniczka i te sprawy. Ulubiona przekąska w parku Disneya. Nie żebym jakieś miała, ale w zamian za to mogę przeczytać wam ciekawostkę. Każdego roku Disneyland serwuje ogromną ilość żywności i napojów. W tym 4 miliony hamburgerów, 3 miliony zamówień na frytki, 1 milion litrów Coca-Coli, 1,6 miliona hot dogów i 3,2 miliony porcji lodów. Chcesz wziąć ślub w Disneylandzie? To możliwe! Piekarnia robi tam prawie 250 ciast weselnych rocznie. Czym byłby film bez ciekawostki? Sebastian, Florek czy Blagier? Zdecydowanie Sebastian. Twoje ulubione disneyowskie wspomnienie. Pobyt w Disneylandzie. Chyba nic zaskakującego. Czy masz ulubioną parę uszu Mickiego? Szczerze to posiadam tylko jedną, aczkolwiek niespecjalnie przepadam za tymi bardzo ozdabianymi uszami, bo one wtedy nie bardzo wyglądają już jak uszy. Aczkolwiek uwielbiam te z... w głowie się nie mieści. I tutaj wam pokażę mniej więcej, jak one wyglądają. Są śliczne. I wybaczycie mi, że już je ściągnę teraz, jak już wam to powiedziałam, bo powiem wam, że są przepotwornie niewygodne. Ja już kiedyś o tych uszach wspominałam, że one są produkowane tylko i wyłącznie w rozmiarze one size i przez to są tak przepotwornie ciasne, że... naprawdę, szczególnie kiedy nosi się okulary. Gdybyś mogła, którą zapomnianą księżniczkę dodałabyś do oficjalnego składu? Zdecydowanie Kidy. Ja mam wrażenie, że ona jest dokładnie tą księżniczką, która została tak chamsko zapomniana, chociaż bardzo na to zasługuje. Twoja ulubiona sukienka? Strój księżniczki. Trzymając się tych oficjalnych księżniczek Disneya, to powiem, że ta różowa sukienka Ariel, ponieważ jest przepiękna. Cosplayowałabym to. Twój ulubiony soundtrack Disneya? Zdecydowanie ten. A tak naprawdę to uwielbiam wszystko, co stworzył Alan Menken, ale tylko ten jeden posiadam na płycie. Jean, Abu, Dywan, Jagu czy Raja? Zdecydowanie Raja. Halo, on jest tygrysem, bałabym się go nie wybrać. Jak po raz pierwszy odkryłaś magię Disneya? Szczerze to mam wrażenie, że dopiero wtedy, kiedy założyłam swojego bloga na Pingerze, chyba w 2013 roku, jeśli mi się dobrze wydaje, to, no wiecie, oglądanie bajek Disneya w dzieciństwie swoją drogą, ale w momencie, kiedy zakłada się bloga, zaczyna się dzielić z ludźmi tą miłością do Disneya i ludzie odwzajemniają tą miłość do Disneya, to czuję się tą magię, naprawdę. I to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy tak poczułam, że Disney to jest Disney. Jaką atrakcję chciałabyś odwiedzić jako pierwszą, będąc w parku? Te atrakcje, której nie udało mi się odwiedzić, jak byłam pierwszy raz w Disneylandzie, ponieważ odwiedzać ją można było tylko o konkretnej godzinie, o 10:30 rano, a ja trochę to przegapiłam, czyli pawilon księżniczek, miejsce, do którego możesz przyjść i spotkać się z jakąś księżniczką Disneya. Cóż... Twój ulubiony, ikoniczny moment Disneya. Na przykład Ariel na skale, Aladdin znajdujący lampę, Rafiki trzymający Simbę. Zdecydowanie lot do Nibelandii. Jest piękny. Powiem wam, że ja te uszka jednak założę, bo bez nich to jest tak smutno i łyso, że... Nie, bez uszek się nie da. Jaki jest dla ciebie najsmutniejszy moment w filmie Disneya? Kiedyś najsmutniejszy był dla mnie ten moment, kiedy mój brat niedźwiedź kina i mówi Kodzie, że jego mama już nie przyjdzie, bo nie żyje. To jest po prostu...
A jeśli chodzi o te najnowsze animacje Disneya, to na pewno jest to fragment z W głowie się nie mieści, kiedy Joy siedzi w tej przepaści zapomnienia i płacze. Wiecie, to jest ten moment, kiedy radość płacze! Radość płacze! Jak ty, człowieku, nie czuję, możesz nie płakać, kiedy radość płacze w filmie? Jak? Najlepszy disneyowski pocałunek. To jest trochę niekomfortowe pytanie, bo na pewno byłabym w stanie wymienić najgorszy pocałunek, który mi się bardzo nie podobał, ale z tych najlepszych to nie wiem, no może pocałunek Anny i Krzysztofa, bo był całkiem uroczy. No. Gdybyś mogła żyć w dowolnym świecie z filmu Disneya, który byś wybrała? Na podobne pytanie odpowiadałam w Book TMI, tak? I odpowiadałam na nie dokładnie tak samo, ponieważ w Nibelandii, ale nie w Nibelandii, tylko konkretnie w Przystani Elfów, albo ewentualnie też w Kniei z Czarownicy, bo też jest całkiem spoko. Ulubiony złoczyńca. Gertruda i Maleficent. I ewentualnie na trzecim miejscu Hans. Która księżniczka Disneya ma najlepszych pomocników? Żadna? Bo szczerze to większość z nich ma ptaszki albo myszki ewentualnie, więc tak słabo. Ale gdybym już musiała wybrać, to albo Mulan, ponieważ ona ma Muszu, albo Merida, ponieważ ona ma super konia i braci. Niedźwiadkowych braci. Gdybyś mogła zorganizować imprezę tematyczną z dowolnego filmu Disneya, który byś wybrała? Alicję w Krainie Czarów. Bez dwóch zdań. Czy jako jedyna w rodzinie masz obsesję na punkcie Disneya? Tak. Lumière, pani Imbryk, Trybik czy Bryczek? Lumière, szczególnie po genialnym castingu Iwana McGregora. Chociaż w sumie to Płomyk, ale nieważne. Ulubiona księżniczka, książę Disneya. No to tutaj tak samo jak postać oczywiście Merida, a jeśli chodzi o księcia, to chyba Flynn. Tak. Jeśli mogłabyś wybrać fabułę, adaptację do następnego filmu Disneya, co by to było? To by było na pewno coś bardzo magicznego, coś w stylu Nibelandii i tych spraw, ale wiecie, żeby to był to po prostu taki bardzo magiczny świat. Nie taki, w którym jak na przykład w Ajanie jest ocean, który może cię wybrać i może ci pomagać jak twój piesek, tylko taki faktycznie magiczny świat, gdzie wszystkie postacie mogą latać i taka Knieja z Czarownicy mniej więcej i byłoby super. Który film Disneya odpalasz, gdy jesteś smutna, zdenerwowana? Zdecydowanie Dzwoneczki, ponieważ to są tak pozytywne bajki, że one zawsze potrafią poprawić humor, gdy ktoś jest smutny. A także Planeta Skarbów. Od zawsze. Serio. Polecam. Aladdin Show czy Frozen Show? Aladdin. Czy planujesz mieć swój miesiąc miodowy w parku Disneya? Nie planowałam, ale teraz to o tym marzę. Jeśli kiedyś będę miał jakiś miesiąc poślubny. Ulubiony element disneyowskiego ubrania? Akcesorii do noszenia. Uwielbiam moją celebrytkę, którą noszę zawsze i po prostu ją kocham, bo jest po prostu przepiękna. Ale bardzo też lubię bluzę, którą miałam na filmie filmów Disneya zapowiadanych na 2017 rok. Tutaj możecie sobie zobaczyć w karcie. Jedna rzecz, którą pragniesz dodać do parków Disneya. Szczerze to w parkach Disneya w zasadzie jest wszystko, co jest mi do szczęścia potrzebne, aczkolwiek marzy mi się, żeby był świat wróżek w paryskim Disneylandzie, bo tego bardzo mi to brakuje. Myszka Mickey czy kaczor Donald? Myszka Mickey, on jest szefem, to jakby wiecie, w ogóle nie ma dyskusji. Donalda też lubię, ale jakby... No Mickey to jest Mickey, tak? Który film, świat Disneya, chciałabyś zobaczyć w następnej grze Kingdom Hearts? Wiadomo, że będzie Wielka Szóstka i że będą zaplątani, więc to możemy wykluczyć, bo jakby wiadomo, że to na pewno będzie. A poza tym bardzo chciałabym Przystań Elfów, bo jakby wiem, że już był Dzwoneczek i że już był Piotruś Pan, ale ja chcę Przystań Elfów. A poza tym z tych najnowszych animacji to na pewno W głowie się nie mieści, bo chciałabym zobaczyć ten mindfuck Sory, który zdaje sobie sprawę z tego, że jest w czyjejś głowie. Byłoby super. Który film Disneya, nawet jeśli nie jest twoim ulubionym, zawsze będzie miał specjalne miejsce w twoim sercu i z jakiego powodu? Na pewno Mój Brat Niedźwiedź i Planeta Skarbów. I jeśli chodzi o powód, to po prostu to są filmy, które ja kiedyś byłam w stanie oglądać szczerze, tak nawet 10 razy dziennie, naprawdę, więc no są dla mnie po prostu bardzo, bardzo, bardzo ważne i sentymentalne. I tyle. A poza tym Planeta Skarbów to jest fajna animacja, bo to tak naprawdę jest taka jedyna porządna animacja Disneya, która nas przenosi w kosmos. I to taki fajny kosmos, więc... No. I to były już wszystkie pytania! Wolę nie wiedzieć, jak długi mi wyjdzie ten film, mam wrażenie, że przedługaśny. No ale cóż, długie tagi tak już mają. Jeśli chodzi o disneyowskie tagi, to planuję zrobić ich jeszcze kilka na moim kanale. I możliwe, że pojawią się jakieś moje autorskie, które sama wymyślę, no ale to nie będę wam póki co za dużo zdradzać. A jak na razie, no co, bardzo dziękuję wam za oglądanie, no i do następnego filmu. Pa, pa!